Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowała się Pani poprzeć naszą akcję? Dlatego, że jestem mamą, która włącza czasami głowę, chociaż może nie wyglądam, ale czasami jestem bardzo poważną osobą, która bardzo poważnie podchodzi do wychowania mojego dziecka. Także wydaje mi się, że to jest bardzo dobry początek, bo sama sobie zdaję sprawę i sama również jestem osobą, która czasami, żeby dziecko się czymś zajęło, włączałam mini-mini. Więc to jest coś, czym można się rano poratować. Ale faktycznie pierwszy krok zacząć od tego, żeby jeden dzień ten telewizor był wyłączony, żeby wyjść z dzieckiem, to myślę, że jeżeli coś takiego nad nami będzie wisiało, to jest bardzo dobry pierwszy krok. A jak często spędza Pani właśnie weekendy z dziećmi? Jak często ewentualnie z rodzicami spędzała Pani weekendy? No, moje weekendy były zupełnie inne, bo moi rodzice naukowcy, więc miałam te faktycznie soboty, niedzielę razem z nimi, bardzo rodzinne. Mój zawód jest bardziej dziki i szalony, czyli nie zawsze są to soboty, niedziele, po prostu są to czasami dni, zwykłe dni tygodnia, ale na pewno bardzo je organizujemy i ostatnio, jak widziałam, otworzyłam dzienniczek swojej córki, która na dzień mamy wypisała, co najbardziej lubi ze swoją mamą. Lubi jeździć z mamą na rowerze, więc nie jest to oglądanie telewizji, więc to jest moje pierwsze zwycięstwo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, a jeszcze powodzenia.